Wszystkich hodowców i hodowczynie chciałem zaprezentować kilka gołąbków z hodowli Ekerschwide Rafał Ostajkow. Gołąbki przyjechały tutaj do mnie, jakby ktoś był zainteresowany do nabycia. W rękach akurat tutaj mam gołąbka o numerze 368, niebieski pstry samczyk. Gołąbki są przepięknej budowy, to widać w ogóle na tym. Ten gołąb wywodzi się z linii rakiety z jednej strony, bo to jest córka 595 sparowana z gołębiami z linii 31. Jego brat uświdego na młode na 5 wpadań ma 4 konkursy. Tu mamy też gołąbka o numerze 361. Przepiękny samiec budowy. Gołąbek jest również z hodowli Ekerschwide. Wywodzi się z tych mojej słynnej linii połowej. Tam z jednej strony są gołębie rakietie. Pod dziadkiem jest 491. Mój ten stary najlepszy rozpodowek samiec połowy. A dorzucone są gołębie Ekerta Świdego. Kilka kolejny z samczyków. 344 ma numer. Ten gołąb wywodzi się z linii ze strony ojca, to jest 31, taki bardzo dobry rozpodowy gołąb u Świdego. A od strony matki to jest samiczka przyniesiona od Heidemana, 915. Brat tego gołębia, jako roczny brat tego gołębia od strony matki, jest drugim najlepszym roczniakiem u Świdego. Też wszystkie gołąbki są, proszę zobaczyć, bo ten się taki nerwowy i denerwuje troszeczkę. Nie, popatrz, nie denerwuj się. Tutaj także zobaczyć ogon, plecy. Przepięknie budowy są gołębie, pozamykane. Tu jest taki młodszy gołąbek, ale późniejszy z jednej strony to jest gołąb też z tej rodziny moich połowych, ale z drugiej strony już są dorzucone u Świdego. Rafał tam dorzucił gołębie od później gołąbek, to jest ono dopiero 3 lotka wyrzucone. Dorzucone gołąbki są od Jarka Szlaucera z Olimpijczyków. Gołąbie są w numerze 584. Tam więcej informacji do tych właśnie oryginalnych gołąbków, to będzie można uzyskać bezpośrednio dzwoniąc do Rafała Szlaucera. On tam dokładnie opowie, co z jakich to gołębi, jakich linii. Tu jeszcze z tych, co przyjechały, mamy gołąbka od Heidemana, do niego będzie dowód na pokazany. Gołąb jest prześlicznie. Zobaczyć, jak go wygląda. Tutaj tam będzie więcej informacji na dowodzie, a jak ktoś będzie bardziej zainteresowany, to może właśnie zadzwonić do Rafała. A wszystko opowie, jak to wygląda. Tu jest gołąb z mojej hodowli. O numerze 9084. To jest gołąb wychowany u mnie do krwi na rakietie. Tu jest parowana matka z synem. 290 samica, to jest półsiostra 601. Te gołębie są sparowane właśnie po to, żeby tą krew dalej utrzymać. Tu mam samczyka, mam jeszcze samiczkę z gniazda. Jednego z tych gołębi bym komuś chętnie sprzedał, a drugiego zostawię sobie do rozpłodu. Obojętnie, czy ktoś wybierze samca, czy samiczkę, ja drugie zostawiam sobie. Za chwilę pokażę jego siostry. Ja to są bardzo podobne do siebie, tam mam więcej białą główkę. Już teraz do tego samczyka są moje hodowli. Tu jest to samczyk przepiękny. Z jednej strony jest bardzo pochylony, to jest późniejszy gołąb, jeszcze ma środka do wyrzucenia, się pierwszy jeszcze. Miałem go zostawić sobie, ale już tyle gołąbków, mało miejsca. Z jednej strony to jest samiczka
pokrewniona z Wilnie rakietie. Tam jest sparowana wnuczka 595. Nie, wnuk 595 z córką 595. Od strony matki, a od strony ojca to są te Peyta Group. Do niego będzie o dowód, a będzie można sobie zobaczyć. Prześliczny gołąb. Tak samo bardzo ładnie ułożone plecy, w ogóle no, gołąb jest kapitalny. Tu jeszcze został na gołąbek. Ja sprzedawałem wszystkie gołębie po lotach samczyki. Został jeden, ale został tylko dlatego, że był w tej grupie samiczek, bo jak już zielałem, to wyglądało jak samiczka. Okazało się, że jest samczyk. Jest przylotowany w pomiarze 90-89. Bardzo ładne ma pochodzenie, zaraz powiem o jakie są po pochodzeniu. Na koło 2 konkursy tak gołąbek miał. A został tylko dlatego, mówię właśnie, bo był w grupie samic. To jest gołąb. W tym roku nabyłem od Jarka właśnie sznorcena ojca. To jest brat olimpijczyka. Jako ojciec, a od strony matki to są te Wajcechy, córka Wajcecha sparowana. Babcia tego gołębia u Jarka jest najlepszą samicą rozpłodową. Wydała tego gołębia takiego jego waleczny, najlepszy jego gołąb. Także tu jest jako pochodzenie, jest przepiękny. Został jeszcze nam samczyk połowy. Bardzo ładnym umaszczeniu. Zbieram połowy. To jest wnuk mojej starej połowej. Moja stara połowa, ta 745, była połączona z marki krasowskiego samcem 1744, to jest parę numer 1. I ten syn z tego połączenia był połączony z samiczką Oniglozę. I to jest właśnie z tej głębi bardzo ładny samiec. Tu jeszcze jest samiczka, właśnie co mówiłem, że tam był brat ze siostrą z tych do rakiety sparowane. Jest przepiękna samiczka. O numerze 90-85. To są z gniazda gołąbki. Matka synia, co była sparowana, co właśnie o nich opowiadałem. To była ta samiczka. Mówię, że jakby ktoś chciał jednego z tych gołąbków, ale mimo wszystko, że tak bardzo to krwi sparowane, to i się trzęsą, muszę zobaczyć, jak to będzie mi się udać pokazać, jakim skrzydło wygruje, ile te gołębie mają energii w sobie. O, akurat widać teraz. Przepiękna samica. Jeszcze przyjechała samiczka, wychowana właśnie u Świnego, przyjechała. I to jest córka. Tak, to jest córka ojca olimpijczyka. Jego ojcem jest ojciec olimpijczyka, a od strony matki to są głębie. Są część z Szwarcy głębiami połączone. Przepiękna samica budowa. Jest jeszcze jedna samiczka, też z rodziny. To jest też z rodziny